Dzisiejszy odcinek zaczynamy od Lucky Trade'a z Mateuszem. No. Kisiliśmy te, znaczy próbowaliśmy te Lucky Trade'y od dawna, nie? Długo. I... No, dobra, no, nagrywanie ekranu, a mi się jajeczka klują. Dobra, to już ekran się nagrywa. 45 minut do Light Towers z Giratiną. Zdążę. 387, to prawie setka. Ile tych jajek? Ja pamięć nie znam tych CP. No ja tak, wiesz. Już tyle tych jajek kluję, to po prostu 212. Tak, wiesz, setki nie mam. Też nie mam. 204 to taka. Tylko ona tutaj ma tak, wiesz, jak jest 208, to może być nawet 91, bo jest duży rozrzut. Mało ataku ich, no, dlatego no, nie. No, no. To już mamy szajniaka, ty jeszcze nie masz, no nie? Nie, poluję. Kurczę. Dobra, wszystko. Dobra. To wchodzimy w Lucky Trade'a. Mhm. Mewtwo z Side Strike'em, za Mewtwo z Side Strike'em. Myśmy zrobili shiny, ale Mateuszowi się nie udało zrobić. Znaczy zdobyć szajniaka. Ja nie złapałem żadnego z boostem. Tak? Ja mam jednego. Nie, nie, nie. Na Windy żadnego nie robiłem. Chcesz sobie wybrać, czy obojętnie? Obojętnie. To czekaj, damy jakąś nie masz, to wyższą. I tak bez różnicy jest, nie? Dam jakąś wyższą, może ci wyjdzie coś dobrego. Tak? Side Strike? Side Strike. No ja sobie podpisałem, także od razu wiadomo. No nie, no ja tyle tego mam, że po prostu recent, to co widzę, to wiesz. No, ale dzisiaj jeszcze ciepło, nie? Jutro ma padać. Słyszałem, że ma się ocieplić teraz. Od przyszłego tygodnia, nie? W sensie już chyba od piątku jakoś ma być koło 17, później nawet 20. O, o, to by było spoko. Dobra, zobaczmy. 2956, zbustowanych nie wiem, to jaki to jest. 15 ataku ma, taki plus, ale jakiś super dzień. 12, 15. Czyli defensywny. Miał atak, nie? No ale spoko, a u ciebie? Mówię, zaraz sprawdzę dokładnie na kalki. Ale ma 15 ataku, no ale jakiś super nie jest, nie? Znaczy patrzyłem, Mewtwo generalnie ma tyle ataku, że te breakpointy są ja takie wiem. Minimalne, nie? No ma 88, no. 88. Od biedy tam kiedyś można zrobić, nie? Jakby nic lepszego nie było. Nie najgorzej. To mam nadzieję, że teraz szybciej wpadnie Lucky następny. No. Chociaż i tak teraz czyszczę mocno sobie trochę te Lucky Friendy, bo mam dużo ich. Ja od wszystkich teraz na Mewtwo biorę, bo tak? Ja się poluję, no. No, mi coś tam dobrego wpadło, ale to pokażę wam jutro. Ja teraz lecę na Light Hour. Dobra, Mati. No ja to dam. Jeszcze grinduje? Nie, już kończę. No. Dobra, to widzimy się jutro. Aha, i zapraszam was na odcinek, bo intro. Dobra, może być troszeczkę ciemno, bo znowu nagrywamy od razu po pracy. Event ze Stardustem, Stardust Blast, skończył się wczoraj. Za chwileczkę pokażę wam, ile zdobyłem tego Stardusta. Ale co najważniejsze, możecie się rozejrzeć wokół swojego terenu, na swoje gymy, bo od wczoraj nowe gymy są eksowe, także może akurat u was mieliście szczęście i gymy wasze w waszej okolicy zmieniły się właśnie na eksowe. U mnie, z czego tutaj moja grupa brudnowska podliczyła, mieliśmy 5 gymów eksrajdowych, a teraz mamy ich 13, także 8 dodatkowych eksrajd gymów przyszło tak po prostu. Excite gym właśnie w tym temacie jeden, drugi Mizdivius na nim jest, chyba sobie zaraz go zrobimy, może dostaniemy ekspasa. Tu jest trzeci, także generalnie no trzy praktycznie są w mojej okolicy, następne są troszeczkę dalej, ale generalnie bardzo, bardzo spoko. Dajcie znać w komentarzach, jak tam u was z waszymi eksowymi gymami, jeżeli jakieś otrzymaliście. I teraz tak, sprawdzę sobie screena, którego zrobiłem na początku Stardust Blasta trzeciego.
11 579 milionów, a na tą chwilę mamy 13 830 8000, także generalnie zdobyłem 2,3 miliona Stardusta, tak? 2,3 miliona. No pewnie troszeczkę więcej, bo oczywiście robiłem walki z Team Go Rocket i po prostu te boksy do medalu, te za 1000 i za 3000, bo te za 5 to nie. Chociaż mam jedną larwę, która jest w miarę spoko. Larwita, gdzie on jest? Shadow, to nie ten. Ten. Tu wyjdzie 15, 15, 13, 96, a z racji tego, że tutaj jest mniej wszystkiego, jak zrobimy Purify, no to na razie na tą chwilę sobie go zostawiłem. Ale tak, 2,3 miliona Stardusta zdobyłem. Pewnie będziemy robić power up. Jakoś na czasie, zobaczymy. Także zrobiłem sobie tego Miss Reviewsa. Co jeszcze wam chciałem powiedzieć? Trapping Community Day, to za chwilę. Też na pewno powiemy sobie parę słów. Na razie Miss Reviews. I gym X-Ride'owy odhaczony za darmówkę, ale jeszcze już szukam jednego rajdu. Chciałbym wam coś pokazać. Nie wiem, czy mi się uda pojeżdżę jeszcze po okolicy. Tu może będzie shiny, chociaż mid reviewsa już mam, ale pokażę też wam moje shiny, bo moje szczęście wtedy się nie skończyło, trwało dalej. Złapałem parę następnych i to nowych, których praktycznie jeszcze nie miałem. Szajniaków. No dobra. Zapomniałem, że to jest dwójka, nie jedynka, więc to troszeczkę dłużej trwa. Dobra, jest koniec. Po drugiej stronie ulicy było miejsce w gymie, więc pójdziemy się wstawić. Tego nie wiem, 1100 chyba równe jest setka, więc nie shiny. Ale X-Ride'owy gym. Zobaczymy. Raczej eksy tutaj nie pójdą, bo zdecydowana większość ludzi rajduje w parku Grudnowskim. Chociaż jak teraz się odblokowały nowe X-Ride'owe gymy, może więcej ludzi będzie się tutaj pojawiać. Zobaczymy. Idziemy dalej. Mała poprawka. Nie 3 X-Ride'owe w mojej okolicy, tylko 4. Oprócz tych 3, co wam pokazywałem, jeszcze zapomniałem o jednym. Także 4. Tutaj się mało ich wykrył. Także tego ekstrawego gima sobie też odkaczymy. Ale myślę, że tym rzutem raczej tutaj eksy nie pójdą. A ja radując w centrum miasta, prawdopodobnie dostanę gdzieś tam. Zobaczymy. Wylądowaliśmy w parku Brudnowskim. GoPus nie działa. Mamy parę szajniczeków. Ale przejdziemy sobie za chwileczkę do Drapincza. Najpierw szajni. Cofnijmy się do poniedziałku. Dobra, już pewnie widzicie. Dobra, ostatnio widzieliście Sheldera. Także moim nowym shiny Pokemonem jest shiny Lunaton. W domu, chwilę przed wyjściem do pracy, przy Pokestopie sobie stał. I shiny, tak bardzo go chciałem i w końcu się udało. Także już polowanie na wyklucie go z jajka albo ogólnie nie jest już potrzebne. Nie ma ewolucji, więc no bardzo, bardzo się cieszę z tego.
to był tak, shiny 1 na go plusa w pracy. Shiny Sentret. Może zostawimy sobie ewolucję, zrobimy kiedy indziej. Ale też, to jest mój numer 1, jeżeli chodzi o Shiny Sentreta, Shiny Mewtwo, Mewtwo Right Hour. To, które dostaliśmy w zamian za to, że nie było wtedy, to udało mi się jedno. Zrobiliśmy 3 rajdy po godzinie 20 w Australii. Po 20 dostali atak Shadow Ball, a niestety zanim to doszło do nas, to Niantic zdążył już to wyłączyć. No i tak nie miałem shiny w tych trzech rajdach po 20, więc... No ale... Chociaż jeden wpadł. Także ogólnie spoko. 98 wpadła. Shiny Seal kolejny. Trade'a z Mateuszem widzieliście. I tak, setka mi się wykluła Beldama. Także będziemy czekać na to, jeżeli Beldam będzie mógł uzyskać atak Meteor Mash w grudniu, to będziemy go robić. Jeżeli nie, no to poczekamy. Może będzie jakaś jeszcze specjalna na to okazja. Miss Click, Shiny Warbouch, Strayda 98 Dratka. Wczoraj Shiny Rattata kolejna. Także mam już komplet. I to chyba wszystko. Nic ciekawego tutaj więcej nie ma. No faktycznie, Go Plus mi się wyłączył. Generalnie od ostatniego update'a no jest tragedia, jeżeli chodzi o Go Plusy. Każdy się skarży. I tu kolejny Excite of Gym, ale za 37 minut. To jest trójka. Trójka. No dobrze, może załatwię sobie tą sprawę, jaką mam do załatwienia. Może tutaj wrócimy. Ale tak, postawimy gdzieś kamerę i trapić Community Day. W sumie nie ma tutaj za dużo do powiedzenia. Ale co nieco sobie powiemy. Anioł też jest nadal z obstawą. I w tym momencie padła kamera. Zupełnie zapomniałem zabrać ze sobą drugiej baterii zapasowej. Także Community Day z trapinciem. Sobota od godziny 11 do godziny 14. Mamy zwiększony spam trapincza. Szansa na shiny 1 na 23. Tak jest przeliczone mniej więcej. Wiadomo, no nie u każdego się to sprawdzi, tak, bo jeden kliknie za pierwszym razem, druga osoba kliknie za 70, 80 razem. Także 1 na 23. Taka jest mniej więcej średnia szansa na shiny. Będziemy mieli trapincza w jajkach, na rajdach. Na rajdach pewnie od 11.45, tak, bo dopiero jajka się pojawią po godzinie 11 z trapinczem. Ale generalnie no, rajdów raczej nie polecam. Bardziej jak już to po godzinie 14. Od godziny 14 do 16 nadal możemy ewoluować trapincze w flygony, żeby otrzymać ekskluzywny atak Earth Power. Earth Power jest spoko, jest dwubarowy, ma 100 ataku. Także generalnie, jeżeli chodzi o DPS Flygona, to szał niestety nie robi. O tym za chwilę. Mamy bonus 3 razy catch exp, tak? Więc jeśli ktoś nie ma jeszcze 40, no to łapać dosłownie wszystko. Czy odpalać jajko? No nie wiem. Ja raczej nie będę odpalał. Także no, taki bonus, wiecie, no to Community Day będzie bardzo, bardzo takie na spokojnie, bez żadnego szału. Do tego standardowo jeszcze mamy 3 godzinne lury, tak jak zwykle, tak? Tylko pamiętajcie o tym, żeby odpalać je po godzinie 11, żeby one trwały przez 3 godziny, a nie 10.59. O 11 dopiero, jak pojawią się trapincze, odpalajcie lurki. Jeżeli chodzi o DPS,
to Flygon niestety jest dopiero 7. Na pierwszym miejscu jest Excadrill Mad Slap Drill Run 23,78. Groudon jest numerem 2. To jeżeli chodzi o DPS. Matchot Earthquake 21,95. Jeżeli chodzi o razem, tak? Czyli przeżywalność plus atak, to Groudon już tutaj króluje. 8621 DPS i TDO 8225 ma Excadrill. Wiadomo, Excadrill jest dopiero nowym pokiem, tak? Od jakiegoś czasu. Więc no możemy go wykluć z jajka, pojawia się na dziko, ale żeby zdobyć jakąś lepszą IV-kę, na Groudonów mamy już pewnie narobionych, albo przynajmniej mamy jakieś dobre IV-ki, oczywiście zbieramy na niego candy. Jeżeli Excadrill jakiś się trafi z dobrą IV-ką, no to naprawdę spoko, ale Flygon no nawet nie jest w top 6, więc jeżeli chodzi o rajdy i gymy, to tak średnia. Jeżeli chodzi o PvP, to tutaj Flygon już jest troszeczkę, wiadomo, lepszy, ale też bez szału. Mamy zdecydowanie lepsze poksy, jeżeli chodzi o ground typ. Także Mudshot, wiadomo, jest jednym z lepszych ataków, które generuje energię. Do tego Dragon Claw. Dragon Clawem możemy bajtować shieldy naszych przeciwników. Warto na pewno sobie zrobić taką sztukę. 0.15.9 jest, jak sprawdziłem, najlepsza IV-ka dla Flygona pod PvP. 0.15.9 to możecie zapamiętać. No naprawdę, to by trzeba było mieć szczęście, żeby coś takiego trafić. Pamiętajmy, że no, atak musi być jak najniższy, tak? Jeżeli chodzi o PvP, bo atak podwyższa nam CP. Także atak musi być bliski 0, jeżeli złapiecie jakiegoś 0.14.9 też spoko, 0.12.9 pewnie też spoko. Także no jedną sztukę warto sobie zrobić, ale tak jak mówiłem wcześniej, to community day na spokojnie, bez żadnego szału, bez szaleństw. 3 razy catch exp, 3 godzinne lury standardowo. Ja z pewnością będę na Starym Mieście, bo spędzam to community day w Warszawie. Także jeżeli ktoś będzie chciał się spotkać, zobaczyć, powiedzieć cześć, to naprawdę nie wstydźcie się podejść, ja nie gryznę. I jeżeli chodzi o jakieś triki, bądź też rzeczy związane z Community Day, które zazwyczaj mówię, to polecam sobie obejrzeć moje poprzednie poradniki. Tak, tu możecie na, jeżeli chodzi o shiny checki, mamy Meditite, jest skierowany w zupełnie innym kierunku. Wchodzimy w niego, wychodzimy i jest skierowany naszym, tak, jeżeli to robicie shiny checki. No teraz jest 3 razy catch exp, więc warto łapać wszystkie poki, ale to tak właśnie, jeżeli chodzi o to. Fast catch trick dla praworęcznych. Lewym palcem łapiemy za malinki, przesuwamy, tak, jeżeli jesteście leworęczni, to w drugą stronę łapiemy pokebola i wtedy rzucamy, tak jak możecie tu akurat odbił zobaczyć. Powinien usiąść, jest, siedzi. Także no, po rzucie musimy kliknąć raz, wtedy klikamy wyjście i poks powinien być złapany. Ale to tak jak mówię, podepnę wam tutaj gdzieś u góry linka do moich poprzednich poradników. Tam możecie szczegółowo zobaczyć to opisane rzeczy, które są związane z Community Day. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. Zachęcam do dołączenia do mojej grupy na Facebooku, jeżeli ktoś jeszcze na niej nie jest. Tam staram się wrzucać najświeższe informacje z Pokémon Go. A jeżeli ktoś by chciał wesprzeć mnie w tym, co robię, jest na dole również link do Patronite'a. Z góry dziękuję. I widzimy się w następnym odcinku, w którym pewnie będzie Trapinch Community Day. Także do zobaczenia. Cześć!